Witajcie, na imię się wszystkim strzale. Dzisiaj mówimy o tym, co się działo w wyścigu na Monzie, w LMS, bo to strasznie ekscytujący wyścig i będzie oczywiście wjazd z Robertem potem. On mówi wszystko, co się wydarzyło. Działam na szybko, dlatego że za 3 godziny mniej więcej mam samolot do domu, więc muszę szybko tam obgadać, pokleić, wrzucić Wam i pojechać na lotnisko. No i też ostatnio widziałem jakieś pretensje, że mówiłem za cicho. Moi mili, jestem w biurze prasowym, tutaj ludzie pracują, nie mogę krzyczeć, więc po prostu sorry. No. Staram się jak mogę, warunki są bojowe. Działałem na krótkie deadline'y, więc po prostu no, jeżeli komuś ciężko się słucha, no to no, przepraszam, nie? Ale nie mylę dar mordy na pół biura prasowego, gdzie ludzie pracują. I tyle. Jeśli chodzi o przeprawę na Monzie, no generalnie były bardzo obiecujące były wyniki, były czasy chłopaków z WRT. No jeszcze nie dalej jak w sobotę rano w treningu Luis przywalił naprawdę bardzo porządny czas i po prostu miał dużą przewagę nad rywalami. Natomiast w kwalifikacjach P3, co było szczególnie takim, może nie tyle rozczarowaniem, co jednak no, smuteczkiem z tego względu, że na przykład na ostatnim przejeździe podniósł o 0,2 sekundy czas pierwszego sektora. No a potem oczywiście cała seria nieporozumień, ostatecznie trzecie pole startowe, które do tego było zagrożone ze względu na to, że Deletras zablokował rywala podczas wjazdu z pitlane. Z tego co rozumiem, zignorował niebieską flagę. Co mówił o tych kwalifikacjach Lewis? Spytałem go przede wszystkim tak, czy albo nie stracili pole position. Powiedział nie. Dziś pole position nie było w naszym zasięgu. G-Drive był bardzo szybki, ale my byliśmy blisko. Sądzę, że drugie pole było bardzo możliwe, gdyby nie nieporozumienie na wyjeździe z alei serwisowej. Zablokowałem kogoś, a potem on zablokował mnie, gdy poprawiałem się o 0,3 sekundy, więc obaj straciliśmy okrążenie. Gdyby nie to, sądzę, że z łatwością wywalczylibyśmy drugie pole. Pod koniec tego okrążenia zresztą Louis został zablokowany przez G-Drive, ale z tym sędziowie nic nie zrobili. Natomiast sam został wezwany przed oblicze sędziów właśnie za te niebieskie flagi. Też zresztą no, widziałem, Robert powiedział, że bezwzględnie kara będzie i ta kara została przyznana. Natomiast jak to wyglądało od strony Louisa? Sytuacja była dość jasna. Ja nie widziałem nikogo w usterkach i nie dostałem wiadomości przez radio. No i czy tutaj jakieś kwestie operacyjne zespołu, tak? Zespół powinien poinformować kierowcę, że może komuś przeszkodzić. No to się zdarza. Nie widziałem go, a gdy on skręcał, ja już byłem w zakręcie, więc zablokowaliśmy się wzajemnie. Dla mnie nie było problemu, ale on stracił sporo czasu. Straciliśmy najlepszy czas okrążenia, ale że przejechałem dwa dobre kółka, wciąż udało nam się utrzymać trzecie pole startowe. To pisało nam więc szczęście. No a potem dodał jeszcze, że de facto liczy się wyścig, tak, że tam pozycja startowa, no faktycznie w długim dystansie to się trochę inaczej rozgrywa niż na najszybsze czas okrążeń. Widzieliśmy to już nie raz i to też było widać dziś. Natomiast zwróćcie uwagę, bo mieliśmy te dziwne decyzje sędziów na Poligar, które patrząc na to, co się wydarzyło, były jakby trochę skierowane. No właśnie to od początku broniłem, że mogło się wydać, że przeciwko WRT, ale to nie było przeciwko WRT. To były decyzje skierowane prowyścigowo, tak, żeby mistrzostwa trwały dalej. WRT miało już naprawdę dużą przewagę, no i no, ewidentnie trochę surowiej ich traktowano, moim zdaniem, tak, zresztą to było widać i także z punktu widzenia zespołu. Natomiast to nie było nic personalnego, tak jak mówiłem, czy nic przeciwko ekipie, to chodziło o kwestię mistrzostw i teraz z kolei no kara była dość łagodna, tym bardziej zresztą, że Lewis przyjechał z zajebiste okrążenia, mega dobrą średnią, więc ostatecznie pomimo kary nie stracili pozycji startowej, a do tego jeszcze dostali 10 sekund w zawieszeniu, które miało być doliczone do pit stopu za to, że tankowano samochód, który był podniesiony i w zawieszeniu, tak? Czyli dopiero gdyby nadeszła recydywa, to by te 10 sekund doliczono. Tak więc no, sędziowie, tak jak mówię, no, tym razem potraktowali WRT inaczej niż na Paul Ricard i tutaj chodzi o walkę w mistrzostwach. Jeśli chodzi o sam wyścig, Yifei jechał na pierwszej zmianie. Było to trochę zmartwienie z tego względu, że no jednak tutaj Monza jest ciasta, to jest zamieszanie. Pamiętamy, że poprzednio Yifei popełnił drobne, ale jednak przewinienie na starcie w Paul Ricard, ale zrobiliśmy tutaj zadaną mega fajny wywiad z Yifeim, który jest mega kolesiem i na przykład w wieku 14 lat przeprowadził się do Le Mans, po prostu popychając swoją karierę wyścigową do przodu, nie znając słowa po francusku, nie znając słowa po angielsku i zamieszkał bez rodziców. Był tam sam, więc wyobraźcie sobie, jaką miał szkołę życiową. Jest naprawdę przefajnym kolesiem, ten wywiad wrzucimy w późniejszym terminie, jest naprawdę mega fajny. W ogóle strasznie fajny chłopak z Yifeia. Natomiast Yifei wystartował bardzo dobrze, obronił pozycję, uniknął zamieszania z tyłu, zaraz za jego plecami, przecież doszło do obrotu i potem trzymał mega dobre tempo. Co ciekawe, prowadził Inter-Europol numer 13. Tuż po starcie, zresztą no, był akurat w LMP3, to był nieraz prowadziła polska załoga i był taki moment, kiedy na 4 pierwsze miejsca trzy załogi były polskie. Pierwsza, druga i czwarta, jeśli dobrze pamiętam. No, tam mamy dwa Inter-Europole i jeszcze jest Team Virage, tak więc no,
i też zrobiliśmy podium, że tam na taśmę, na ostatnim okrążeniu Inter Europol numer 13 stanął na podium, więc mamy podium tutaj dla polskiej ekipy. Natomiast wracając do Vuelta i walki w LMP2. Prowadził Rusinow, tak, czyli G-Drive, nasz największy rywal, tylko 3 punkty straty przed tym weekendem. Natomiast 3 godziny 25 minut przed końcem wyprzedzili go najpierw Hanson w United Autosports numer 22, czyli w ekipie, która traciła 21 punktów przed tym wyścigiem, była też bardzo groźnym konkurentem. Znaczy może nie tak groźnym jak G-Drive, ale jednak dla naszych. Więc najpierw Hanson, a potem zaraz Ifei wyprzedzili Rusinowa, który ewidentnie zwolnił. Więc mieliśmy P2 i potem 3 godziny 20 minut przed końcem Hanson zjechał na pit stop i mieliśmy P1 i Ifei prowadził i była no, taka radość, ale przez chwilkę, dlatego że okazało się, że de facto United Autosports i także kilka innych ekip no, przewidziało coś, czego u nas się nie udało przewidzieć, że będzie neutralizacja safety car. Jedno z Porsche utknęło w pławce żwirowej, w związku z czym wyjechał na to samo od bezpieczeństwa, no i pojawił się problem. Problem polegał na tym, że Ifei nie miał wystarczająco dużo paliwa, żeby czekać na skończenie neutralizacji. Natomiast podczas safety cara, kiedy zjeżdża się do boksu, no to nie można zrobić normalnego pit stopu, można tylko trochę zalać, żeby móc pojechać dalej. Więc Ifei zjechał po tę odrobinę paliwa, wrócił na tor, a potem po zakończeniu neutralizacji musiał jeszcze raz zjechać do boksu po to, żeby zalać odpowiednią ilość paliwa. Co oczywiście w stosunku do tych ekip, które wyjechały tuż przed neutralizacją do boksu, no to w tyłek tak jeden pit stop i ogromna strata czasowa. Tak więc tak to się mniej więcej rozegrało. Co ciekawe, G-Drive postąpił jeszcze inaczej i G-Drive starał się, ten numer 26, starał się dojechać w ogóle do końca neutralizacji i zjechać na pit stop. Tylko jeden, natomiast źle skalkulowali, nie starczyło im paliwa, wydawało im się, że jest 1,7 litra, a okazało się, że jest mniej i zostali dopchnięci przez inne auto tutaj do pitnej, co chyba nie do końca jest legalne i zastanawiające, bo już zabrakło im paliwa, nie? To w ogóle niezły numer, że coś takiego, no bo nie są sklasyfikowani póki co na 8 pozycji. Natomiast tam się zaczęła oczywiście cała seria problemów, potem jeszcze inne przewinienie, ostatecznie G-Drive wypadł w ogóle, po pierwsze stracił okrążenie, po drugie wypadł z pierwszej dziesiątki, tam w pewnym momencie był 14. Fakt, że dowiedzi to 8 miejsce, to i tak jest no, spoko, nie? Biorąc pod uwagę, co tam nastąpiło. Tak czy inaczej, po tym incydencie już mieliśmy z głowy głównego rywala, jeśli chodzi o klasyfikację. Natomiast cały czas warto było zdobyć jak najwięcej punktów. Wznowienie było 3 godziny 2 minuty przed końcem i znowu było dużo chaosu. To właśnie był ten moment, kiedy G-Drive był popchnięty przez inne auto do boksów i była ta seria pit stopów, po której Ifei stracił dużo czasu. Trudno było liczyć te pozycje, bo tam była kwestia tego, kto zjechał do boksu, kto nie zjechał, ale można ustalić, że na 10 był pozycji, że 10 zaczął odrabiać straty, spadł na 10 w wyniku zamieszania, no i potem ustabilizował się na 6 pozycji. Prowadził United numer 22, 3 godziny przed końcem. Drugi był Panis numer 66, który ostatecznie ten wyścig wygra. Natomiast 6 był Ifei Ye. Natomiast G-Drive numer 26 został zdublowany, jeszcze dostali karę za pit stop. No, cała się zaczęła ta afera. 2 godziny 41 minut przed końcem Ifei wyszedł na 5 miejsce, wyprzedzając samochód Jota. Jota, który startował tutaj gościnnie generalnie, dlatego on liczy się w klasyfikacji punktowej i dlatego też nasi zdobyli więcej punktów. Bo byli na 4 miejsce, ale mają policzone punkty za 3 miejsce. Ifei generalnie odrabiał po 3 sekundy na kółku. Potem był Full Course Yellow. Potem pani wyprzedził United, co dało im zwycięstwo i oczywiście zmniejszyło dorobek punktowy United numer 22, bardzo ważne dla nas, bo United też był no, drugi najbliższy zespół nas w klasyfikacji przed tym wyścigiem. Natomiast Ifei był już 5 i zjechał na pit stop i oddał auto Robertowi. Robert po pit stopie wyjechał na pozycji numer 6. Tracił minutę 33, znaczy 2,6 sekundy do Jota i minutę 33 sekundy do lidera, którym na tym etapie był już Panis. Stint Roberta był fenomenalny, naprawdę pojechał go świetnie, ponieważ najpierw zawinęli razem z Jotą Real Team, Sound Real Team, byli na 5 pozycji, potem się zaczęła walka dość zacięta i dość długa, podczas której Robert najpierw dogonił Jota, a potem starał się atakować na różne sposoby. Trwało to dość długo, ponieważ Jota miała bardzo, bardzo dobre tempo. Potem była seria pit stopów.
ponieważ znowu był full course yellow i 2 godziny 6 minut przed końcem na półmetku tak naprawdę rywalizacji walka zaczynała się na nowo. Robert tracił 1,7 sekundy do Jota, minutę 22 sekundy do lidera, którym był Panis. 8 minut później Robert wyprzedza Jota. Manewr musiał być naprawdę kapitalny, bo widzieliśmy sam jego początek, zresztą było widać, że jak się zbliżali razem z Jotą do takiego zmasowania samochodów, no to widać było, że to jest ta szansa, żeby przeatakować. Robert był szybszy od Joty, natomiast nie na tyle, żeby móc sobie zaatakować i wyprzedzić. Starał się wielokrotnie, ilekroć doganiał, to potem się trafiał jakiś maruder pojedynczy i znowu ta strata często rosła. Natomiast tutaj udało się wykorzystać zamieszanie, już Robert tam wchodził atakować, kiedy nagle realizator, który był bohaterem moim w ogóle, przyłączył nas oczywiście gdzieś indziej. To jest w ogóle niesamowity realizator transmisji. Tutaj to jest taki film z Woodym Allenem, jak gra reżysera, który z powodów nerwowych stracił wzrok, nagle musi reżyserować film, bo inaczej no, jego kariera się totalnie złamie. No to wydaje mi się, że ten realizator prawdopodobnie, jak w tej komedii z Woodiego Allena, no, jakoś z powodów nerwowych chyba zapadł na pomroczność jasną, bo po prostu ilekroć co się działo na to, że on ale jasno ich wrzucą na przykład ludzi w garażu, jak siedzą. I to w decydujących momentach. Absolutnie absurd. No w każdym razie tego do końca nie zobaczyliśmy, ale Robert wyprzedził Jotę i mieliśmy 4. miejsce. 18 sekund straty do P3. Co zrobił Robert? Robert tych 18 sekund odrobił. naprawdę super, super mega jazda. I godzinę 34. Nie, przepraszam, godzinę 27 BHK, bo to był ten zespół, który był na trzeciej pozycji, zjechał na pit stop. Robert już myślał totalnie na tyłku, w sensie, że go po prostu bardzo mocno napierał i temu się kończyły opony. No, zjechał mu Robertowi sprzed nosa, ale no, ewidentnie, gdyby nie zjechał, to i tak zostałby przyznany. To było ewidentne, bo po prostu Robert siedział mu totalnie na zderzaku, kiedy on odbił do prawej. I Robert wprowadził Orlen Team WRT na trzecie miejsce, czyli generalnie mega dobry stream, świetna jazda po prostu. Godzina 23 minuty przed końcem pit stop, który Robert z tym, co mi się wydawało, to nawet odrobinę go przestrzelił, ale szybko cofnęli automechanicę. No i zsiadł i wjechał także na trzeciej pozycji. Z przodu walczył United, naciskając Panisa, znaczy nie Oliviera Panisa, kierowcę byłego Formuły 1, tylko zespół Panis. Wyglądało na to, że będziemy mieli to podium. Natomiast tempo Lewisa na tym pierwszym stincie nie było jakoś porywające. Jota odrabiała straty i po serii pitstopów ostatniej niestety Jota Lewisa wyprzedziła. Lewis cisnął, co prawda, kierowcę Joty, Jafara, no ale niestety podczas ataku pan Jafar zepnął Lewisa no, w zasadzie na wjazd do pitlane, więc Lewis w ostatniej chwili odbijał, po prostu przecinał linię i przez ten zielony taki pas, co jest włączony z ruchu, teoretycznie wracał na tor, za co obaj dostali szczęśliwie ostrzeżenie, bez żadnych poważniejszych kar. Znowu kolejne potwierdzenie tego, że sędziowie nie są jakoś uparci szczególnie w żaden sposób na jakikolwiek team, a na pewno nie na WRT, natomiast no bo szczerze, gdyby to miało miejsce we Francji, prawdopodobnie kara byłaby większa, tak obstawiam. Więc tutaj to się skończyło szczęśliwie, no potem już po prostu Lewis odpuścił też, zresztą nie było chyba sensu walczyć, dlatego że i tak należał się, no, podium nas ominęło, ale i tak dostaliśmy punkty za trzecie miejsce, więc 15 punktów, więc ostatecznie nie było sensu walczyć o pozycję, szczególnie, że była tutaj spora przewaga. Ostatecznie przy 8 pozycji G-Drive numer 26 nadrobiliśmy sporo punktów i mamy, zdaje się, w tym momencie 11 punktów przewagi. To było 3-11 punktów przewagi w mistrzostwach, co jest bardzo pomyślne. Natomiast teraz oczywiście wyścig, no czeka nas wyścig, inny wyścig, który rządzi się własnymi prawami, wyścig w Le Mans, tak? To będzie coś zupełnie innego i potem wrócimy. Już 2 ostatnie wyścigi sezonu będą potem po Le Mans, ale Le Mans oczywiście w drugiej połowie sierpnia, więc jest jakiś czas na przygotowania. O tym zresztą zaraz Robert opowie. Zwyciężyła załoga Panis Racing numer 65 przed United Autosports numer 22, ostatnie miejsce dla Joty numer 82, która nie liczy się w mistrzostwach, więc w punktacji dla nas jest trzecie miejsce. W LMP3 ostatecznie wrzutem na taśmę załoga numer 13, czyli Inter-Europa Competition wskoczyła na podium, trzecie miejsce dla naszych, czyli znowu super zakończenie. Załoga numer 14, czyli tam, gdzie ziemia Mateusz Kaprzyk, jeśli dobrze pamiętam, to zajęła 7 miejsce. I tyle jeśli chodzi o tę rundę LMS. No cóż, 2 pierwsze wyścigi pojechane z małą liczbą błędów. Ten wyścig
i zresztą Francja, pojechane z trochę większą liczbą błędów, to Robert zresztą zaraz wam wszystko powie, jak to wyglądało jego oczami. No, mi się wydaje, że tak czy inaczej powinniśmy być zadowoleni z tego weekendu, głównie jeśli chodzi o klasyfikację generalną. No i teraz będziemy trzymać już kciuki za to, co się będzie działo w Le Mans, na które mam nadzieję pojechać, jak dożyjemy. A teraz przed nami co? Jeszcze Grand Prix Wielkiej Brytanii, więc to zaraz. Myślę, że jutro, mam nadzieję, że jutro nagram vloga przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Do tego jeszcze rusza Grand Prix Żużlowe i planuję na środę opublikować wywiad z Bartoszem Zmarznikiem. Zrobiliśmy super wywiad z Aldoną. Byliśmy pod Gorzowem Wielkopolskim w warsztacie Bartosza i gadało się kapitalnie i tak jakby jakieś pogłoski, że się ciężko z Bartoszem gada i tak dalej. Po prostu przyjął nas tak wspaniale i gadał się tak super. Inspirująca postać, więc po prostu bardzo was serdecznie zachęcam do tego, do rzucenia okiem na ten wywiad. A potem lecimy z tym szalonym weekendem na Silverstone, gdzie wchodzi ten dziwny system sprintów kwalifikacyjnych, od których zresztą podpytałem Roberta w osobnym wywiadzie, który też opublikuję chyba jutro w poniedziałek. A póki co, moi mili, dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że oglądaliście ten wyścig. Jak nie, to było warto, nie, bo tutaj jednak dużo się dzieje w LMS-ie. I zapraszam was teraz na rozmowę z Robertem. Do zobaczyska. Robert, czwarte miejsce po dramatycznym wyścigu na torze Monza. Zwiększa się prowadzenie w mistrzostwach. Powiedz, czy to jest zadowalający wynik, czy jednak czujesz jakiś niedosyt po tym wyścigu? Wyścig jak wyścig. Szczególnie na Monzy dużo się działo. Niestety kluczowym momentem było jakby pierwszy safety car, który pokazał się jakby w przedziale tych okrążeń, do których musieliśmy zjeżdżać po paliwo. Niestety w momencie, kiedy wyjeżdża safety car, pit lane jest zamknięta i można tylko i wyłącznie odbyć awaryjny pit stop, to znaczy krótką dolewkę 5-sekundową, która tak naprawdę jakby daje ci możliwość przejechania za safety carem, ale oczywiście po, jak tylko pit lane jest otwarta, musisz zjechać i wykonać swój jakby planowany pit stop. I to jakby no, postawiło nas w trochę trudnej sytuacji, dużo straciliśmy, nadrabialiśmy, później było następne, ja wsiadłem do bolidu, traciliśmy miejsce na pit stopie do Joty, która tak naprawdę była w cudzysłowie poza mistrzostwami, ponieważ jechała gościnnie, także jakby byliśmy na innej pozycji i skończyliśmy na jakby dostaliśmy punkty za trzecie miejsce, mimo że skończyliśmy na czwartym, ale jakby nie było, znowu trzeba było ich wyprzedzić, co mi się udało. Później udało mi się nadrobić jeszcze chyba kilka miejsc, ogólnie zmniejszyliśmy sporo stratę, no ale po raz kolejny straciliśmy sporo na pit stopie. Mogę się, sorry, podpisać o ten twój stint, bo miałeś mega dobre tempo i przede wszystkim stoczyłeś bardzo fajną walkę z tą Jotą, tylko w ostatniej chwili, kiedy już atakowałeś, to wyłączyli przekaz na gdzieś indziej, a tam zdaje się skorzystałeś z maruderów, prawda? Znaczy tak, znaczy ogólnie mieliśmy plan i mieliśmy jechać bardzo długo, musiałem oszczędzać i paliwo, i opony, co jadąc za kimś nie jest łatwe, także musiałem wybalansować sprawę. Oni byli bardzo szybcy na prostych i ciężko było, ogólnie ciężko jest tutaj o wyprzedzanie. Także dla mnie, mając jakby w głowie, że muszę dbać o opony, ponieważ plan był taki, żeby te opony wytrzymały jak najdłużej i dużo dłużej niż później jakby to się okazało, ale jednak udało mi się go wyprzedzić no i cóż, później jechałem jakby dbając o opony, o wszystko. Nadrabiałem chyba trochę strat, ale 18 sekund odrobiłeś i wyszedłeś na trzecie miejsce. No i tyle, no ale później było trochę też niepewności, ponieważ no nieważne, jakby nie, pewne rzeczy nie zrobiliśmy dobrze i jakby mogło się to trochę inaczej ułożyć, ale nadal byliśmy na trzecim miejscu i tak naprawdę powinniśmy skończyć na tym trzecim miejscu, ale utrudniliśmy sobie zadanie na dwóch pit stopach ostatnich. Straciliśmy tam 10 sekund i znowu Jota nas wyprzedziła. No i później Louis jakby
nie był w stanie walczyć z nimi i skończyliśmy na czwartym miejscu. Był też ten pojedynek, kiedy został zepchnięty na wjazd do pitlane. Na szczęście tylko ostrzeżenie za to, jak widzisz tą sytuację. Zależy. widzę ją różnie, inaczej. Myślę, że dostaliśmy ostrzeżenie, znaczy Louis dostał ostrzeżenie i też zawodnik Joty i myślę, że to było dosyć łagodnie potraktowane i z obydwu stron powinniśmy, znaczy inaczej, obydwa kierowcy powinni się cieszyć. Rozumiem. No dobra. Teraz przed Wami Le Mans, czyli najważniejszy wyścig tego roku. Powiedz, po 4 rundach w LMS, w jakim stopniu czujesz się gotowy do tego wyzwania? Po pierwsze, wyzwanie jest ogromne i jakby fakt jest taki, że jesteśmy w 4 eliminacjach LMS, ale wyścigi LMS są dużo krótsze i 24-godzinny wyścig musi budzić respekt i musi jakby trzeba podejść do niego z dużym szacunkiem. I z takim podchodzę, będzie sporo rzeczy do roboty, będzie sporo rzeczy, sporo nowości. Także myślę, że jest to duże wyzwanie nawet dla zespołów, które tam jadą już kilka sezonów, a dla nas będzie to pierwszy raz, dla mnie i też dla zespołu. Także zobaczymy. Trzeba popełniać jak najmniej błędów, zresztą to widać też na LMS. Tutaj tak naprawdę wygrywa ten, kto popełnia najmniej błędów. My tych błędów nie popełniliśmy w pierwszych dwóch wyścigach, ostatnich dwóch popełniliśmy. I tyle. Jaki macie program przygotowań? Czy to jest już taki full focus na ten sierpień, na ten Le Mans, przynajmniej tak, z Twojej strony? Ogólnie jakby nie było, tak jak mówię, jest to duże wyzwanie, też jeśli chodzi o przygotowanie, nie tylko fizyczne, ale mentalnie, ogólnie jest sporo pracy, dodatkowo też mam pewne zajęcia z F1, także ogólnie wakacje będą pracowite. Wyjeżdżacie stąd jako liderzy LMS, czyli jedna z dwóch głównych kategorii, które się składają potem na LMP2, na Le Mans. Czy widzicie jakąś tam szansę na podło, nadzieję? Czy czujecie się mocni, czy raczej jest to debiutanckie podejście z wielką pokorą? Można mieć pokorę i szacunek, co nie znaczy, że nie można walczyć i jakby trzeba walczyć. Myślę, że jeśli unikniemy błędów i wykonamy swoje zadania prawidłowo, jesteśmy w stanie zawalczyć. I myślę, że to będzie klucz do jakby do tego, jak nam pójdzie tam. Zresztą to widać też w LMS, że kiedy nie popełniamy błędów, jest dużo łatwiej. Kiedy się je popełnia, utrudniasz sobie zadanie. I zresztą nie odkryłem Ameryki. Tak w motorsporcie, jak i nie tylko w motorsporcie, w życiu też tak jest, że po prostu zadanie już i tak jest trudne, dlatego trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać sprawy i myślę, że to jest priorytet. Jest też ten element losowości, czyli na przykład to, że ten pit stop, tak, że mieliście safety car akurat tuż przed pit stopem. Jest to taka ciężka kategoria. Losowości jest, ale też jakby nie było, podejmujesz pewne decyzje. Jeśli ci jakby pójdzie, jeśli zostaniesz na torze i wyjdzie full course yellow, czyli w tym momencie możesz zapit stopować, ale oczywiście stracisz czas. Znaczy inaczej, inni zyskają ten czas. Jeśli ty zjedziesz, a później wyjdzie full course yellow, no to inni zyskają pół minuty, czy tam 35 sekund. A jeśli tego nie zrobisz i wyjdzie tak, jak my to zrobiliśmy, no to wtedy stracisz półtorej minuty, czy też nawet więcej. Nawet nie chodzi o minuty, ale też jesteś na końcu stawki. Możesz zresztą też zaryzykować, tak jak to zrobił nasz największy rywal, który został bez paliwa i fakt jest taki, że gdyby nie partner zespołu, który ich pchnął przez ostatnie część toru i na pit lane, to by zakończyli wyścig po 50 minutach, czy tam 55, co zresztą też nie wiem, czy jest dokładnie regulaminowe, żeby inne auto pchało jakby inne, ale tak jest. Dzięki za tę część.